O, dobra, jestem. Cześć. I nie musisz wcale regulować odbiornika, ponieważ ten odcinek ma tytuł Mam okres. Wszystko się zgadza. Myślisz sobie, what the... Dlaczego? Po co? Na co? Ale to wszystko ma związek z tym kanałem. Nie bój się, nikt nie będzie w ciebie rzucać krzawą pod paską. Będzie mieć troszeczkę inną formułę niż wszystkie odcinki na tym kanale, bo będzie taki bardziej vlogowy. Będzie taką bardziej pogadanką i jestem ciekawa, co wy na to, jak wy na tą formułę zareagujecie. I przechodząc do rzeczy. Ostatnio odkryłam coś niesamowitego. Otóż zacznę od tego, że kiedy byłam małą dziewczynką jeszcze i pamiętam wszystkie reklamy, jakie pojawiały się czy w telewizji, czy gdzieś tam w prasie, odnośnie środków do higieny intymnej dla kobiet, szczególnie tych dotyczących menstruacji, zawsze była tam pokazana jakaś niebieska maść, która się wylewała na białą podpaskę. I zawsze mnie to zastanawiało, dlaczego to jest niebieskie? Dlaczego coś niebieskiego nazywają krwią? I to tak sobie trwało lata, żeby nie powiedzieć, nie wiem ile, kiedy pierwsza reklama podpasek się pojawiła, ale trwało to bardzo długo i dopiero 2 lata temu szwedzka firma Libre Sferie wypuściła kampanię reklamową, w której pokazała po raz pierwszy czerwoną krew. What do you call a girl on her period? Call her next week. Więc był to pierwszy raz w ogóle w historii, ever, kiedy pojawiła się czerwona krew menstruacyjna, tak oficjalnie. I myślisz sobie teraz, normalne. No ale wyobraź sobie, że nienormalne. Bo kiedy wpuścili tą kampanię reklamową do sieci, to się okazało, że ludzie zaczęli pisać komentarze pod tytułem no to teraz czekam, aż pokażecie, jak się s**a na przykład na wizji. I to było dla ludzi tak obrzydliwe, że nie wiedzieli w ogóle, co mają z tym zrobić. I ogólnie ta kampania szwedzka wywołała ogromny wpływ na całym świecie. Zresztą sobie zobaczcie na YouTubie, komentarze poczytajcie pod tym filmem, bo są niesamowite. I w ogóle dlaczego ja o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że nie pamiętam, dlaczego ja o tym mówię w ogóle. Ten spot reklamowy, poza tym, że pokazał krew czerwoną, czyli taką, jaka ona jest naprawdę, to jeszcze pokazał kilka innych ważnych aspektów. Pokazał między innymi to, że dziewczyna wstaje w czasie zajęć, bierze podpaskę w rękę i po prostu idzie do łazienki ją zmienić. I to też jest zupełnie normalne. I wyobraźcie sobie taką sytuację, że piszecie rano do swojego szefa SMS-a. Drogi szefie, mam dzisiaj bardzo bolesną miesiączkę i chciałabym pracować z domu. I ten szef te wolne wam na pewno da. Ale nawet jeżeli tym szefem jest kobieta, to sobie pomyśli, co za walnięta laska, dlaczego ona mi o tym pisze. A przecież wiadomo, że pierwszy dzień miesiączki czasami potrafi być straszny. Ja miałam takie bóle, że nie byłam w stanie się podnieść i musiałam w ogóle jakieś leki silne brać, koszmarne. Także ja całkowicie rozumiem to, że ktoś po prostu nie jest w stanie wstać. Ale my o tym nie możemy napisać. I dopóki nie będziemy o tym pisać, to nikt nie będzie wiedział, jakie to jest trudne. No i błędne koło. I zaczęłam się zastanawiać, jak to się stało, że z tematu tak naturalnego zrobiło się tak nienaturalne tabu. No bo przecież teoretycznie nie ma w tym nic wstydliwego. I wydaje mi się, że wynika to z tego, że matki nie rozmawiają ze swoimi córkami. I odwrotnie, córki nie rozmawiają ze swoimi matkami. Kiedy przygotowywałam się do tego tematu, przeglądałam różne fora internetowe. I natrafiłam na forum internetowe dla nastolatek, znaczy nawet kilka forum, bo to nie było jedno forum, gdzie dziewczyny
szukały porady o tym, jak powiedzieć mamie, że mają okres. I tych pytań było mnóstwo. I niektóre te podpowiedzi były absurdalne, a niektóre też całkiem mądre w stylu dobra, po prostu wróć ze szkoły, powiedz, mamo, dostałam piątkę i okres. Sprytnie. Ale przerażające było to, że dziewczyny pytały, jak nie mówić nikomu nigdy o tym, że się ma okres i jak to ukryć. Więc dziewczyny chcą ukryć, że mają okres. Nawet przed własną matką. I przychodzą na fora internetowe i szukają porad u obcych ludzi. Bo my w Polsce nie rozmawiamy o okresie. O miesiączce. O cioci, która przyjeżdża czerwonym samochodem. To są określenia właśnie z tych for internetowych. Nie rozmawiamy o okresie. A jeżeli o nim rozmawiamy, to robimy to w skrajnej formie. I ja nie mówię, że to, co ona robi, jest złe, obrzydliwe, straszne i fuj. Znaczy inaczej, jeżeli miałabym wyrazić swoją własną, prywatną opinię, no to nie patrzy mi się na to jakoś super miło i to nie jest profil na Instagramie, który ja śledzę z zapartym tchem. Ale uważam, że to, co robi, jest bardzo potrzebne. Dlatego, że czasami, jeżeli się przywali komuś w ryj takim zdjęciem, to spowoduje proces myślowy i w miarę gdzieś tam oswajanie się z tematem. A oswajanie się z tematem jest bardzo potrzebne. I trzeba o tym mówić głośno. Dlatego ja, robiąc ten odcinek, w pewnym sensie wpisuję się w taki nurt, który teraz się tworzy. Nazywa się on period positivity. Czyli pokazywanie pozytywnych stron miesiączki. I ja nie będę tutaj opowiadać o tym, dlaczego jest fajnie ją mieć i tak dalej. Nie. Mi chodzi tylko i wyłącznie o ten aspekt rozmowy. Bo patrząc na przykładzie nie tylko Szwecji, ale całej Skandynawii, tam nie ma takich tematów, które są uważane za tabu. Był taki program norweski, gdzie pani na wizji pokazywała bardzo dosłownie, w jaki sposób uprawiać seks. Penisen stickis in i vagina. I to był program dla nastolatków. I w Polsce było takie oburzenie, jak to wyszło w ogóle na powierzchnię, że wszyscy komentowali, no pisali naprawdę niefajne słowa. W Szwecji bardzo popularne są książki dla dzieci, które w bardzo obrazowy sposób pokazują anatomię człowieka. I to są książki, które jedna nosi tytuł, nawet w Polsce jest wydanie po polsku. Po polsku to się nazywa Wielka Księga Cipek, czy Cipek chyba, i Siusiaków. To są dwie książki. I tam normalnie pokazane są wszystkie narządy, są opisane o włosieniu i o innych rzeczach. Ja akurat tutaj mam ze sobą książkę, która się nazywa Beisbucken. I tutaj w tej książce można sobie zobaczyć kształty, kolory i różne takie śmieszne anegdotki związane z kupą. I ta książka jest w każdym szwedzkim przedszkolu. I dzieci śpiewają książki, dzieci śpiewają piosenki o kupie i o tym, że każdy to robi i każdy to ma. I w tej samej serii właśnie ukazały się książki o menstruacji, o śmierci, o przemocy. I dzieciaki sobie mają te książki obrazkowe, sobie wertują, przeglądają i jakby żyją w tym temacie. I nigdy dla nich to nie jest coś... Nie jest to jakiś temat tabu, to znaczy inaczej. Śledzę różne szwedzkie vlogerki i wiem, że one też podejmują tematy okresu właśnie i opowiadają o tym, żeby się dziewczyny przestały wstydzić i że to jest normalne, więc tam też ten problem jest, ale na pewno nie w takiej skali jak tu. Bo z niedawnego raportu, to było tam 3 lata temu, ale nie sądzę, że wiele się zmieniło. Ponton wydał raport, w którym napisali, że w Polsce są jeszcze takie dziewczynki, które kiedy dostają miesiączki, nie wiedzą, co się z nimi dzieje. Wyobraźcie sobie, że idziecie do łazienki i tam widzicie krew i no umieram. Po prostu umieram. Rozmowa, to jest ta podstawa. Dobra, w ogóle dajcie mi znać, czy taki temat nie jest zbyt hardkorowy jak na moją tutaj publiczność wspaniałą, fantastyczną. Czy nie jesteście przerażeni tym, co dzisiaj zrobiłam? Mam nadzieję, że nie, bo tych rzeczy ze Szwecji, które są tutaj może takie mega kontrowersyjne, a tam normalne, ja mogę tego dużo przynieść. I będę się bardzo cieszyć, jeżeli będziecie chcieli słuchać o tych wszystkich tematach takich
tabu. Więc dajcie znać, czy taka formuła Wam odpowiada. Ja czekam na Wasze komentarze. Piszcie, piszcie, piszcie. I koniecznie zasubskrybujcie kanał, bo dużo więcej osób ogląda te odcinki niż subskrybuje. Dlaczego ja nigdy nie potrafię tego słowa powiedzieć? Także będzie mi bardzo miło, jeżeli dacie suba i pokażecie w ten sposób, że chcecie to oglądać. A na dzisiaj to już wszystko. I się widzimy w kolejnym odcinku. Hejdå!